jeżeli słyszysz mnie, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Witam Was bardzo serdecznie w 10 dniu Vlogmas, jak się nie mylę. Jeszcze sobie zerknę. Tak, 10 grudnia dzisiaj mamy, więc witam Was bardzo serdecznie. Godzina 8:21, chłopcy są w przedszkolu, więc tak, chciałam się napić kawę, ale przecież wczoraj nie byliśmy na żadnych zakupach, ani mleka nie ma. Po prostu porażka i chciałabym dzisiaj chyba jakąś zupę zrobić na obiad. Ale to zaraz zobaczymy. W ogóle powiem Wam, że planowałam, żeby ten vlogmas był taki mega świąteczny. Miałam zaplanowanych 24 rzeczy, albo nawet i więcej, żeby chociaż jednego dnia było coś takiego, taki akcent świąteczny. No niestety, wszystko zostało pokrzyżowane. I na przykład na pieczenie wierniczków to serio teraz nie mam w ogóle ochoty. Więc pewnie pojawi się bliżej świąt takie pieczenie, bo no pierniki i tak będą pieczone, więc nieuniknione. I zaraz sobie sprawdzę, w ogóle głodna jestem. Wstawiam wodę i będę piła kawę znów bez mleka, ale powiem, że no średniawa jednak, średniawa. Tyle gamon jest ze mnie, bo uwaga. Mleko chłopaków, które mówiłam, że sobie zostawię, jak coś będziemy pili do kawy. Które leżało dosłownie na parapecie, a ja patrząc się na niego w ogóle nie strzeliłam, że to jest mleko, wiecie o co chodzi? Jakieś zamroczenie, no już trudno, prawie wypiłam całą bez mleka, więc nie będę już teraz dolewała sobie, najwyżej kolejną jak będę robić. Gdzie ja mam tą kawę? Gdzie ją położyłam? Ja cię kręcę, no zakręcony jak słoik na zimę. Nie mam pojęcia. Kawo! Boże, ja myślałam, że mam w innym kubku, że dzisiaj robiłam... Ja dzisiaj zrobiłam takim. Zdróweczko. Jesteśmy w kuchni, gdzie jest o wiele lepsze światło. Zaraz usunę materiał, bo już mi mryga. 0, 0, 0. Po prostu cały czas trzeba coś usuwać. Wyjęłam pomidory w puszce i zrobię w małym garnku zupę pomidorową, tylko na warzywach. Więc tak, taki obiadek dzisiaj. Chociaż kurde, czemu mam robić w małym garnku, jak mam na przykład dwie puszki pomidorów? Bez sensu. Chyba śmietany nie mam, ale później kupię. Dobra, robię w dużym garze. Nie opyka się, tak to będzie od razu na 2 dni. Nie będę musiała, wiecie, robić jutro obiadu. No i obieramy sobie warzywka. Już mam obrany selerek, por. Teraz marcheweczka. Dwie pietruszeczki i będzie git. Wezmę na pół, może to przekroję. Teraz czas na pietruchę. No szkoda, że nie mam żadnych skrzydełek ani nic, kurczę, ale nie jadę, jest za ślisko na ulicy. Napadało tyle tego śniegu jeszcze w nocy i powiem Wam, że no... Zupka się gotuje, pranie wstawione, więc teraz usiądę sobie na chwilę, w ogóle jakoś mi tak zimno w nogi, wszystko grzeje, wszystkie kaloryfery, a jakoś mi tak, wiecie, zimno, więc idę w jakiś kocyk. Kochani, Zuzia do mnie dzisiaj przyjeżdża, tak naprawdę za chwilę i przywiezie mi. Przyszła moja foremka do zawieszek, więc bardzo się cieszę, zaraz zacznę działać. Ale słuchajcie, byłam otworzyć bramę i... Mam gazetki świąteczne. Nic nie sprawia mi takiej radości w przeglądaniu właśnie tych gazetek, jak okres przedświąteczny, gdzie już są te wszystkie rzeczy. Wiecie co, ja nawet się cieszę, jak widzę kakao i twaróg do sernika, bo od razu mi to robi taki, wiecie co, taki klimat, że już się zaraz zbliżają te ogromne, drogie zakupy świąteczne. Powiedzmy sobie szczerze, jeszcze teraz jak to wszystko poszło w górę, to ja nie wiem, ile będą w tym roku kosztowały święta, więc co? Macie ochotę na mały przegląd? Co tam ciekawego jest? Nie wygląda pięknie ta gazetka. Uwielbiam, uwielbiam. Zobaczcie, pierniki. Chyba takie w tym roku kupię, gotowce. Zobaczymy jeszcze. I przepiękne ozdoby. Ja ozdoby jeszcze mam gdzieś z tamtego roku takie niebieskie, ale ja chyba wybiorę się do Action i tam kupię, bo są tanie i fajne, i kolorowe po prostu. Proszę, te na makiełki, to jak to się nazywa? Kutia? U nas tak się nie mówi, makiełki, bo to słowa to samo. Wianek świąteczny na drzwi. Tak, 19,99, no super cena.
No to muszę jechać i zobaczyć. Może ten chyba, nie wiem, zobaczymy. Ale kurczę molek, no wianek obowiązkowo chciałabym na drzwi. I jeszcze małą albo dużą gwiazdę betlejemską, może małą, zobaczymy. W ogóle chciałam mieć w tym roku dużo gwiazd betlejemskich, tutaj w kuchni, w salonie, w ogóle, ale nie wiem, kurczę, nie wiem, nie wiem, nie wiem. I coś miałam powiedzieć, i tak, wiem, że podobno są te gwiazdy trujące i trzeba uważać. No i tu już taka bardziej spożywka. Słodycze, to co łasuchy lubią najbardziej. Jakiś okejce na miarę? O, baryłki. Chyba to jest z alkoholem. Ojejku, jaka pyszna. Nie, to grzaniec czy herbatka? Pewnie herbata. Muszę zrobić grzańca w tym roku, ale najpierw muszę dojść troszeczkę do siebie. Kocham tą tą salami francuską. Salami francuską, salami francuskie. Pechotka. Serki moje ulubione, pleśniowe. Dajcie mi coś bardziej świątecznego, ludzie. Co jest? Nic nie ma już? Jakieś sprzęciory? O, są. Zobaczcie, jakie te ładne dekoracje. Bardzo fajne. Co tutaj jeszcze mamy? Torebki, torebusie. Muszę jakiś papier pokupować. Wszystko muszę kupić, tak naprawdę mam tylko jeden prezent, a jest który? 10. Po prostu porażka, później mi nie poprzychodzą i będą mi jaja jak berety. Choineczki. Nawet fajna ta szafeczka, zobaczcie. Ciekawa. Stoi jak na wina. Też spoko, ale mojej mamie zrobił mój chrzestny i tamten stojak jest taki bardzo, bardzo fajny, taki surowy ma styl, ale wygląda rewelacyjnie. Dobra kochani, koniec zanudzania, zupa mi się tu gotuje, już się nie mogę doczekać, kiedy Zuzia przyjedzie, więc niech się gotuje, niech te warzywka się pogotują jeszcze trochę, no i tak jak mówię, jedna puszka, już wyciągnę od razu drugą, ale skrzypi ta szafka jak... I tu mamy drugą. Kochani, mój gość już jest u mnie, a ja chciałam poprosić Was o subskrypcję, o łapkę w górę oraz wciśnięcie dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco. Dzięki. Makaron do pomidorowej, a Zuzia wyszła trochę z chłopakami tutaj na sanki, na podwórko. Dosłownie na 10 minutek, bo nie wiem, czy coś ich katar nie bierze, więc za chwileczkę Wam tutaj pokażę tyle, co zdołam. No ale ja muszę siedzieć, bo gotuję wodę na makaron i podgrzewam też zupę, więc wszystko pod kontrolą musi być. Dobra, jeszcze nagram Wam jedną rzecz, ponieważ wyjęłam cytrynki, ustawiłam kubeczki i jak wrócą z dworu, to zrobię im ciepłą, pyszną herbatkę właśnie z cytrynką. I tutaj również wkroję pomarańczkę i dałam cukru, ponieważ miód już nam się chyba skończył. Mamy tylko taki sztuczny, jak kiedyś kupowałam właśnie do takich pierniczków. Więc tak, muszę koniecznie kupić miodzik, bo zimą idealnie się sprawdza. Tutaj makaron, bo już się woda powolutku gotuje. Dobra, tu kubeczki, tu chłopców takie mniejsze, żeby wiecie, wypili po prostu ciepłą. I otwieramy i kroimy. Kochani, czas otworzyć mój kalendarz adwentowy, więc tutaj daję chłopcom. Ignaś już tutaj otwiera dziesiątkę. Jedna. Co tam jest? Ode mnie to będzie. Nie, to jest ode mnie. Kinder Bueno. Na pół. Na pół, tak chłopaki. Dzisiaj dostajecie moją czekoladkę. Już nie mogli się doczekać, codziennie. A co to masz za naklejkę? Pani mi dała od angielskiego. Wow, super! Co tam Zarila się tak kręci? Co tam się Zarila tak kręci? No chodź, Ignaś, pokażesz.
Słuchajcie, jakiś czasem była taka akcja, że dzieci oddawały misie swoje, wyprane i były później sprzedawane w przedszkolu na schronisko, były przeznaczane pieniążki. Ja nie wiedziałam, że od dzisiaj można tam je kupować. I Ignaś, od kolegi, tak? Pożyczyłeś chyba piątaka i wziął sobie tego misia, no i w poniedziałek oczywiście oddamy, oddamy chłopcu. No, więc Ignaś stwierdził, że on sobie pożyczy. Trochę śmiesznie, no ale cóż, no. Będzie dostawa. No zobaczcie, jaki ładny misio. Mama będzie dostawa? No podobno mają być jeszcze jakieś misia, ale ty już jednego kupiłeś. Cicho! Chodźcie! Poczekaj, zrobię.